Adrian Zieliński ze znakomitej strony pokazał się podczas swojego debiutu na PEN. To była gala PEN 24. Tam pokonał Kamila Łebkowskiego w pierwszej rundzie. Później starcie mistrzowskie, starcie z Brazylijczykiem Fabiano Silvą. Tam po dwóch rundach Fabiano do trzeciej rundy nie wyszedł, aczkolwiek najbardziej nad tym faktem ubolewał właśnie sam Kamil, sam Adrian, który stwierdził, że to w trzeciej rundzie prawdopodobnie by się skończyło. Potem był pojedynek z Danielem Rutkowskim, pojedynek przegrany o dwa pasy mistrzowskie PEN i Babylon MMA w kategorii piórkowej. Tutaj wracamy do kategorii lekkiej, aby jesienią tego roku, prawdopodobnie w listopadzie, stoczyć pojedynek rewanżowy o dwa pasy mistrzowskie. To nie jest łatwa przeprawa, to jest pojedynek, który ma być sportowym wyzwaniem, ale Adrian powiedział, że inny pojedynek niż pojedynek tego typu w ogóle go nie interesuje. Mało było właśnie takich elementów w stójce w ostatnim pojedynku Adriana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tym razem. Panowie już skończyli swój trening medialny, także jesteśmy razem z Adrianem, który chce się bić. Nie chce zapasów, nie chce parteru, chce się bić. A swój rywal, z tego co patrzyłem, oglądałem, też lubi wymianę, też lubi się bić. To jest chłopak, który nie kalkuluje. To chyba jest dobra informacja dla ciebie, bo ty tego chcesz i dla nas, bo my chcemy takie coś zobaczyć. Dobra, to jest bardzo dobra informacja, ale zobaczymy po pierwszej wymianie. Jak tam by jego nastawienie na walkę tutaj będzie wyglądało. Powiedziałeś, że w UFC nie ma słabych zawodników, a to jest zawodnik, który walczył właśnie w federacji UFC. Ostatnie dwa pojedynki. Dwa pojedynki przegrane, ale z dobrymi zawodnikami. To były numerowane gale. To była rozpiska raz w karcie głównej. Czyli nie możemy powiedzieć o zawodniku, który pojechał tam tylko po wypłatę, bo tam tacy nie jeżdżą. To będzie zawodnik lepszy od Rutka, gorszy, czy po prostu inny i trudno jest to porównywać. Wydaje mi się, że inny, trudno to porównywać, ale na pewno nie będzie lepszy od Daniela. Wiadomo, Daniel mocne zapasy, Box też pokazał, że ma niczego sobie, także no, na pewno nie będzie łatwym przeciwnikiem, ale stylistycznie będzie się różnił niż Rutkowski. W ostatniej swojej walce po trudzie wybrzmiała piosenka Nigdy nie zapomnę, czy nigdy nie zapomnisz tego, co wydarzy się w sobotę, siedząc sobie w niedzielę i myśląc o tym pojedynku, który przed tobą. Jak do tego podchodzisz? To będzie znowu taka niezapomniana noc w twoich terenach, na twojej ziemi, z rywalem, który tu przyjeżdża, a ty nie jesteś. Tak. Zrobię wszystko, żeby ta noc była niezapomniana, dam siebie wszystko 100%, bo że pokażę to, jak ciężko przypracowałem ten okres, także będzie to na pewno niezapomniana gala.